Ewangelii według świętego Marka. Do Jezusa podszedł trędowaty, upadł na kolana i prosił: jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić. Ulitował się, wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast trąd ustąpił. Został oczyszczony. Jezus stanowczo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc: pamiętaj, nie mów nic o tym nikomu, lecz idź, pokaż się kapłanowi, a na świadectwo dla nich złóż za swoje oczyszczenie ofiarę zgodnie z nakazem Mojżesza. Lecz on wyszedł i zaczął opowiadać wokoło o tym wydarzeniu. Dlatego Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach ustronnych. Ludzie natomiast schodzili się do Niego ze wszystkich stron. Dla mnie osobiście ten człowiek chory na trąd jest obrazem człowieka grzesznego, a więc też ja się z tym człowiekiem identyfikuję. Znajduję w nim siebie. Jest mi do niego bardzo blisko. Bo faktycznie grzech ma w sobie coś z trądu. Człowiek pod wpływem grzechu, zwłaszcza jeżeli to jest grzech taki widoczny na zewnątrz, pod wpływem trądu staje się jakby brzydki. Ludzie odwracają oczy, odwracają się od takiego człowieka. Zaczynają się trzymać od niego z daleka, uciekają wręcz przed nim. Odrzucają go. Ale też trąd powoduje, że faktycznie człowiek staje się właśnie jakiś taki inny, niepodobny do siebie, taki przerażający, właśnie taki, jakim staje się człowiek, kiedy choruje na trąd i kiedy ta choroba jest mocno zaawansowana. Pewnie tak było w przypadku tego człowieka, było z daleka widać, że ten człowiek jest chory. I ten człowiek zwrócił się do Pana Jezusa. To była najważniejsza i najmądrzejsza decyzja w jego życiu. Upadł na kolana przed Jezusem i prosił: możesz mnie oczyścić? I myślę, że nie ma nic dziwnego w tym, że Pan Jezus rzeczywiście ulitował się, wyciągnął rękę i, co ważne, dotknął go. Człowiek, który grzeszy, człowiek, który jest przez grzech jest jakoś zniekształcony, jest jakiś brzydki. Taki człowiek potrzebuje miłosierdzia, miłosiernego serca Pana Jezusa, Jego dobroci, ale potrzebuje też, żeby Pan Jezus go dotknął. Myślę, że często tak się dzieje, że pod wpływem grzechu, owszem, wołamy o miłosierdzie Boże, ale nie za bardzo pozwalamy Panu Jezusowi, żeby nas dotknął. Mówimy: nie, nie zasługuję na to, jestem zbyt chory. Najlepiej, jakbyś uzdrowił mnie na odległość. A to się nie da. Nie da się uleczyć grzechu na odległość. Nie da się uleczyć człowieka z grzechu, jeżeli ten człowiek będzie z dala od ludzi, a przede wszystkim od Boga. Jeżeli ciągle będzie pozostawał odrzucony,
wyalienowany, wyrzucony gdzieś na margines, niechciany. Dlatego to było tak ważne, że ten trędowaty pozwolił Panu Jezusowi, aby go dotknął. Wtedy natychmiast trąd ustąpił. Jeżeli mamy takie poczucie, że grzech się nie chce od nas oderwać, że nie potrafimy, nie możemy się jakoś grzechu pozbyć, to pytajmy się siebie, czy daliśmy Panu Jezusowi szansę, żeby nas dotknął? Czy zapragnęliśmy bliskości z Nim? Czy uwierzyliśmy w to, że On tej bliskości może chcieć? Że za nią wręcz tęskni i pragnie? I potem Pan Jezus powiedział temu człowiekowi: pamiętaj, nie mów nic o tym nikomu. Zapewne wtedy Panu Jezusowi chodziło o taką praktyczną rzecz, żeby po prostu zbyt dużo ludzi naraz nie przychodziło do Pana Jezusa. Pan Jezus chciał uzdrawiać, ale to jest zrozumiałe, że jeżeli tych ludzi, którzy przychodzili do Niego po uzdrowienie, naraz było zbyt dużo, no to On miał z tym problem. Ale kiedy ja czytam te słowa, to przychodzi mi na myśl coś, co dotyczy mojego uzdrowienia duchowego. Że kiedy Pan Jezus mnie uzdrawia, to Panu Jezusowi nie zależy tak bardzo na tym, żebym ja o tym opowiadał. Oczywiście nie ma nic złego w tym, że dajemy świadectwo, że Pan Jezus dokonał w nas jakiegoś cudu uzdrowienia duchowego, że nas wyzwolił z jakiegoś grzechu, ale myślę, że najlepszym świadectwem o tym właśnie jest to, że po prostu zaczynamy normalnie żyć i nie grzeszyć. Że po prostu żyjemy bez grzechu. Pan Jezus powiedział: nie mów o tym nikomu, ale po prostu idź i się pokaż ludziom. Właśnie nie opowiadaj o tym, że w twoim życiu dokonała się jakaś zmiana. Po prostu to pokaż. Pokaż, że Jezus cię przemienił. Zresztą myślę, że bardzo często, kiedy mówimy takie świadectwo o tym, że Jezus uzdrowił nas z jakiegoś grzechu, to wielu słuchaczy, ja przynajmniej też tak mam, że kiedy słyszę takie świadectwo, to myślę sobie: no fajnie, ale czy ty to pokazujesz? Chciałbym to zobaczyć. Nie dlatego, że nie wierzę, ale dlatego, że ja potrzebuję widzieć zmiany, jakie się dokonują w nas, we mnie też, mocą Pana Jezusa. Nieraz tego właśnie doświadczyłem sam w relacji ze sobą. Doświadczyłem czegoś, jakiejś wielkiej bliskości z Panem Jezusem i pomyślałem sobie: aha, już teraz nie będę grzeszył. Ale nauczony doświadczeniem zawsze sobie wtedy powtarzam: dobrze, ale teraz to pokaż. Nie opowiadaj, że nie będziesz grzeszył. Pokaż, że nie będziesz grzeszył. Słowa są ważne. Świadectwo wypowiadane słowami jest ważne. Ale dużo ważniejsze jest to, żebyśmy pokazywali. Nie po to, żeby nas oczywiście chwalono, ale żeby ludzie wiedzieli, że Jezus ma moc uzdrowić nas z grzechu.
pokazujmy naszym życiem, postępowaniem, że On rzeczywiście zabrał nam grzech, że On nas od Niego oderwał, że On nas z Niego uzdrowił.